gry. I co, jakie będą konsekwencje dla Orbana, jeśli się nie zgodzi? Tutaj wszyscy mają nadzieję, że Viktor Orban pójdzie porozum do głowy. To znaczy nie, chyba nie będzie chciał jednak już tak na stałe postawić Węgry de facto poza Europą w tych najważniejszych kwestiach. Z całą pewnością bezpieczeństwo Unii Europejskiej, bo to jest nie tylko bezpieczeństwo Ukrainy, ale całej Europy, na pewno Polski. Ale przecież też Węgier. To nie jest... My w tej sprawie nie możemy w żaden sposób ustąpić jako wspólnota. I wydaje mi się, że dzisiaj jest ten moment, kiedy Viktor Orban musi zobaczyć, że skończyły się jakiekolwiek, jakby jakakolwiek przestrzeń na jakieś gry i takie cyniczne pomysły, albo jest in, albo jest out politycznie. I dlatego ja mam nadzieję, że będziemy w stanie go przekonać. Ale też wszyscy już mamy dość marnowania czasu. Ja jako polski premier mogę powiedzieć, że Polska to jest duży kraj i że mamy tam sporo problemów do rozwiązania. Ja nie chcę tutaj spędzać, mimo że jestem przyzwyczajony do tego miejsca, ale nie chcę tu spędzać dni, godziny, tygodnie, żeby uczestniczyć w tej grze Budapesztu Viktora Orbana. I dlatego to premier Orban musi wyciągnąć wnioski z tego faktu, że jest naprawdę sam już na scenie z tym swoim proputinowskim, prorosyjskim nastawieniem. No wiecie, no nie ma i pewnie idealnych scenariuszy, tylko to, co dzisiaj jest potrzebne, to jest taka twarda pozycja pozostałych państw. Ja będę namawiał do tego, żeby nie składać żadnych kompromisowych ofert dla Viktora Orbana. Trzeba traktować tak jak każdego innego członka Unii Europejskiej fair Węgrów, trzeba stosować uczciwe procedury, uczciwe reguły gry wobec każdego. Ale nie ma tutaj przestrzeni na jakiś kompromis w sprawie rządów prawa, korupcji, a przede wszystkim w sprawie wojny ukraińsko-rosyjskiej. Tu nie ma jakiejś drogi pośrodku. Albo jest się po stronie Ukrainy przeciwko Rosji w tym konflikcie, albo po stronie Rosji. I Viktor Orban musi dokonać tego wyboru. Na marginesie jestem bardzo poruszony i trochę zawstydzony faktem, że mój poprzednik, pan premier Morawiecki, przyjechał do Brukseli po to, żeby z Viktorem Orbanem uczestniczyć właśnie w tej dwuznacznej grze. To jest ostatnia rzecz, jakiej potrzeba, żeby jakikolwiek polski polityk wspierał Viktora Orbana w tej rozgrywce, która w przypadku Budapesztu jest ewidentnie przeciwko Ukrainie. To jest czas na artykuł 7? To jest zawsze, wiecie, za dużo argumentów takich twardych nie ma w arsenale, więc ja bym szukał jednak bardziej presji argumentów politycznych tak na zdrowy rozum. Stawką dla Budapesztu, dla Viktora Orbana jest tak naprawdę bycie w środku tej wspólnoty albo na zewnątrz. Stawką dla Viktora Orbana są gigantyczne środki, które są dostępne dla każdego państwa, które respektuje nasze wspólne europejskie interesy. Więc to on musi wyciągnąć wnioski. W ogóle musimy zakończyć ten spektakl, w którym jeden polityk wodzi za nos pozostałych 26 w sprawach tak oczywistych, jak na przykład kwestia ukraińska. Także nie namówicie mnie na spekulacje w sprawie artykułu 7, ale na pewno to, co mogę dzisiaj zadeklarować, to, że będę mobilizował. Wczoraj w nocy też to robiliśmy, mieliśmy trochę dyskusji w różnych formatach, żeby być uczciwym wobec Orbana, żadnego gorszego traktowania, to nie wchodzi w rachubę. Trzeba wszystkich traktować na równych prawach, ale trzeba też bezwzględnie egzekwować interesy całej wspólnoty. Jak ma funkcjonować rząd, jeśli prezydent zapowiedział, że będzie wetował teraz, odsyłał do Trybunału Konstytucyjnego każdą z ustaw przyjętą przez taki skład Sejmu?
jak ma funkcjonować rząd w takiej sytuacji? Nie rozumiem postępowania pana prezydenta, powiem szczerze, bo ono jest, ono przynosi same ryzyka i dla pana prezydenta, ale przede wszystkim dla naszej ojczyzny. Tak naprawdę stawianie ponad interes państwa, ponad interes ludzi, kwestie panów Kamińskiego i Wąsika, kwestię rozstrzygniętą, jest rzeczą absolutnie nie do zaakceptowania. I no trochę mi jest smutno, bo ja naprawdę liczę na to, no słuchajcie, to jest jeszcze ponad rok tej koabitacji, współpracy rządu z tym prezydentem i to jest za dużo czasu, żeby sobie pozwalać na takie gry i zabawy. No nie, w ogóle źle się z tym czuję, że prezydent Rzeczpospolitej w interesie dwóch skazanych swoich byłych czy aktualnych kolegów no, jest gotów narazić interes państwa, interes ludzi. No, tak było w czasie no, tego zamieszania wokół budżetu, bo przecież budżet jest dla ludzi, nie dla prezydenta czy dla mnie. Nie chcę używać za mocnych słów, ale wiecie, no, Polska, duży kraj, w kontekst bardzo trudny i prezydent Rzeczpospolitej, który wysyła do Trybunału, którego właściwie nie ma, sprawę posłów, którzy nie są posłami, po to, żeby wprowadzać zamieszanie i takie nieustanne, wiecie, poczucie niestabilności. To jest coś nie do zaakceptowania.